Jestem sojusznikiem osób LGBT, bo chcę żyć w kraju, który jest krajem wolnym, który jest krajem wolnych, szczęśliwych, uśmiechniętych tych ludzi, którzy żyją sobie tak, jak chcą, żyją sobie nie przeszkadzając innym, układając sobie życie tak, jak ma na to ochotę. Drażni mnie i denerwuje mnie to, że są ludzie, którzy oceniają innych, którzy każą ludziom żyć jakoś na sposób, który dla nich jest sposobem ważnym, istotnym, a narzucają sposób życia i styl życia innym. Mam dwójkę synów i tym bardziej chciałbym, żeby ten kraj, w którym się wychowują, był ich krajem w pełni, jakkolwiek będą ich drogi i wybory, żeby mogli się tutaj czuć bezpiecznie i szczęśliwie. Jak sobie myślę, że któryś z moich synów mógł być gejem, jedyny strach, który jest we mnie, to jest to, co ich spotka na ulicy. Nie to, jakimi będą ludźmi, bo wiem, że będą to wspaniali chłopaki, będą to wspaniali ludzie, wspaniali faceci, ale mam w sobie strach, że ktoś mógłby im dać w mordę, że ktoś mógłby ich pobić. I nie chcę tego dla nich. Nie chcę tego, nie chcę, żeby ktokolwiek bał się o swoje dziecko z jakiegokolwiek powodu. Czy to jest jego orientacja, czy to jest cokolwiek innego. Więc mam cudowną historię mojego przyjaciela, który nie wiedział, jak powiedzieć swojej mamie, że jest homoseksualistą i powiedział: mama, wiesz, że mój chłopak jest gejem? I to był jego sposób na ten. A gdybym ja coś takiego usłyszał, to bym go chyba tylko po prostu mojego syna przytulił i powiedział: jestem twoim tatą. Tyle.